No zdecydowanie, w tym maratonie trafił nam się dzisiaj taki mecz, w którym sypaliśmy się jak domino i od wczoraj tylko nadchodziły takie złe wiadomości dla trenera, dla drużyny, ale pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. No, duży szacunek dla Grześka, rozgrywającego za Strzelec Opolskich, który tak naprawdę no, największe ciężar miał na swoich barkach, a dzisiaj zagra jak profesor. Na pewno nie było łatwo, wyjątkowy mecz. Myślę, że naprawdę wielkie szapoba i wielkie gratulacje dla Grześka, który pierwszy raz z nami grał, pierwszy raz z nami trenował w ogóle. Praktycznie z marszu zagraliśmy z nim spotkanie. Wiadomo, nie mieliśmy możliwości dzisiaj ani grać z Kozim, ani z Elvisem, ponieważ gdzieś tam dopadły ich problemy zdrowotne. Także naprawdę cały ten mecz to wielkie szapoba dla niego i jak niestety nie było statuetki MVP, ale na pewno my jakąś dla niego ufundujemy za to spotkanie, bo naprawdę zrobił nam niesamowitą robotę i dzięki niemu grało nam się dużo łatwiej i cieszymy się, że w tych trudnych okolicznościach udało nam się pokonać drużynę z Olsztyna i awansować do kolejnej rundy. Nie graliśmy też dzisiaj z pionkami, tylko z drużyną, która dobrze sobie radzi w tym roku w plus-lidze. Oni też mają problemy zdrowotne. Więc spodziewaliśmy się, że nie położą się na boisku, tylko będą chcieli wyrwać ten awans do kolejnej rundy, no szczególnie po tym jak zobaczyli, w jakim składzie dzisiaj wystąpimy. Nas gdzieś te choroby dopadły i drużynę z Olsztyna też te choroby dopadły, bo też nie mają paru podstawowych zawodników. U nas było o tyle to ciężkie, że po prostu to wysypało się nam nagle wszystko dzisiaj i też tak no ciężko na pewno zagrać takie spotkanie z głową, gdzie trenujemy wszyscy razem i nagle parę godzin przed meczem wypada paru zawodników, także no na pewno to spotkanie nie należało do łatwych, jeśli chodzi siatkarsko, ale przede wszystkim mentalnie, ale dźwignęliśmy to i siatkarsko, i mentalnie, dlatego z tego powodu bardzo się cieszymy i cieszymy się z tego, że jesteśmy w kolejnej rundzie. Myślę, że duża determinacja i dzisiaj tak, ja pierwszy raz w zasadzie grałem dłużej, ale czułem na boisku, że wszyscy idziemy w jednym kierunku i tak każdy by za drugiego w ogień skoczył i duże też umiejętności doświadczonych chłopaków, którzy po prostu wzięli ciężar na swoje barki. Naprawdę tutaj, no tak jak mówię, chwalę niesamowicie Grześka, bo dla niego to było bodajże pewnie pierwsze spotkanie tutaj na szczeblu takim plusligowym, ale też zmiennicy, tak jak Wojtek czy Adi wszedł i też mieli okazję dzisiaj pograć na dłuższym dystansie, także pokazujemy, że nie mamy gołej szóstki, tylko mamy drużynę, mamy 14 wojowników i będziemy walczyć do końca sezonu z nimi.